To wiesz coś? Poranek, godzina 5 rano. Pakujemy się. O. Trochę ciemno jest. Szykujemy się na wyjazd na Węgry. Przyczepa zapakowana, podłączamy się i ruszamy. No i mamy sobotę rano. Wybieramy. Zestaw już mamy podpięty. Rowery na dachu. I będziemy jechać na następny kemping. Na pewno już jedziemy na Węgry. Do Poglacza. Wybraliśmy drogę na Białkę, tą, którą ostatnio jechaliśmy. Na Nowy Targ. Białka. Tam dalej do granicy. Zobaczymy. Kupiliśmy też słowacką. Kupiliśmy słowacką winietę. Więc tam nie będziemy jakimiś bocznymi jeździć czy coś takiego, tylko jak najszybciej po prostu do autostrady. Dobra, wyzerujemy jeszcze licznik. Przed średnia prędkość, zero licznik, zużycie, zero licznik, zasięg. W tej chwili mamy 623 km na tym. Zobaczymy, ile przejedziemy. Dobra, 0,0. Zużycie. Wszystko wyzerowane. Zobaczymy, ile będzie. Jak dojedziemy na miejsce, jak nie zapomnę, to sprawdzę. Dobra. A sama trasa co ostatnio, tylko trochę dalej. Według nawigacji 400 km. Jedziemy, jest 5:40, 16 stopni. Przyczepa się ciągnie za nami. Tyle, zobaczymy, na którą zajedziemy. Wiator się odzywa. Podjazd pod Chabówkę. Jeśli mamy takie duże podjazdy jak teraz, to jest dosyć taki strony. Ciężarówka nie daje rady. To lepiej sobie takie podjazdy podjeżdżać na niższym biegu, żeby te obroty samochodzie były większe, bo wbrew pozorom, gdy jedziemy na mniejszym biegu i te obroty są większe, to silnik się mniej grzeje. Pomału zaczynamy zbliżać się do granicy słowackiej. Przed nami Alpy. Nie żartuj. Tatry przed nami. Tam jedziemy na samą górę. Z górki już będzie lżej. Trochę się pogoda zepsuła, bo cały czas pada. Już na Słowacji jesteśmy i takie mamy widoki. To są stoki jakieś. Tam jak zjeżdżasz na natak, to po prostu do tego jeziora. Lecimy, jest 7:23. To ile wyjechaliśmy tutaj? 2 godziny, nie? I zrobiliśmy ponad 100 km. Przez 2 godziny 100 km. Za 130. No, teraz pójdzie szybciej do tej autostrady, żeby tam zaraz do autostrady i potem mykniemy. Kupiliśmy te winietki słowackie. Musieliśmy kupić tak na samochód 10 euro i na przyczepę, ponieważ jesteśmy powyżej 3,5 tony, więc trzeba kupić na auto. No i nie wiem. Tak. Powyżej 3,5 tony? Tak. Czy na każdą przyczepę kupujesz? Nie, chyba jest powyżej 3,5 tony. Mi się wydaje, że tutaj na Słowacji... Musiałbym zobaczyć, ale wydaje mi się, że powyżej 3,5 tony trzeba kupić. Jeżeli nie jesteś powyżej 3,5 tony, to nie kupujesz tego. Nie jest, no trochę się słońce zaczyna wychodzić. Miejmy nadzieję, że ta pogoda się trochę poprawi. Och, asfalt zwinęli. Odczuliśmy brak asfaltu. Zaraz będziemy przejeżdżać koło Bachletowej Doliny. Krótka przerwa.
na toaletę. Zatrzymaliśmy się na stacji, której na autostradzie w Słowacji. Stacji nie było chyba pierwsza w ogóle na autostradzie, na której mogliśmy stanąć. No, się przewidzę. Przyczepa się przyczerniła. Sprawdzian. O, się uświniło. Tu wszystko ok. Idę zobaczyć, co tam zrobić jeszcze. Ciepłe, ale nie gorące. Ciepłe, ale nie gorące. Jeszcze zobaczymy z tej strony. Trochę było tego zjazdu z góry. Nie, spokojnie, jest wszystko. Wszystko ok. Zobaczymy jak w środku, bo po prostu na Słowacji są takie drogi jak u nas za dawnych lat. Lodówka to chyba zacznie mrozić, a nie chłodzić. Tak ją wytrzęsło. O, zjemy coś. Zjemy? Się przyczepa ubrudziła. Taka, czarna. Będziesz miała co robić, przynajmniej umyjesz. Aha. Na wyjeździe umyjesz. Ty umyjesz, na wyjeździe umyjesz. Jak nie, jak tak. Dobra, idę do toalety i zjemy coś, jakieś śniadanie. Zobaczymy, ocenimy straty jeszcze w środku. Czy coś spadło, czy nie spadło. A ja już zamknąłem samochód. O, tak właśnie wygląda podróż. Nawet nie wyjdzie na parkingu. Po co, nie? A on nawet nie wyszedł? No, tak wygląda nasza właśnie podróż z dzieciakami. Nawet im się z samochodu nie chce wyjść. 300 kilosów zrobione, a oni i tak siedzą w samochodzie. Dobra, muszę tutaj jeszcze podkręcić koło, bo ja wszyscy tam usiądziemy. Zaraz na tym haku będzie ze 300 kilo. Dobra, troszkę do góry. Jest ok. Dobra, po jedzeni, po pici. Jedziemy dalej. Kilometrów temu wjechaliśmy na Węgry. Ale tutaj droga to jest po prostu fatalna. Cały czas jakieś dziury, łaty. Na zjeżdżalni. No, jak za dobrych czasów w Polsce. No i dojechaliśmy, jesteśmy w miejscu. Co? Może przyjedźmy tu. Bogaczo. Camping. Tu już są, widzę, że już paru znajomych jest. My się tutaj ustawimy. Gdzieś będziemy próbować. Jako, że tutaj na razie stoi samochód, więc deszka i tak nie rozłożymy, ale spróbujemy wypoziomować przyczepę. Bo już widzę, że chyba jest krzywo. Dobra, zaraz bierzemy poziomicę. I ja sobie robię tak, najpierw najeżdżam na klina. Dobra, zobaczymy. Może wystarczy. Czas na tłuku. No, jeszcze trochę i będzie idealnie. Jeszcze go trochę podciągnę. Jeszcze troszkę. O, i jest idealnie, dobra. Jak tą stronę mamy idealnie, a w drugą stronę troszkę się podkręci. Dobra, Paulina, zobacz tutaj i mów mi, a ja idę. A co on ci mówi? A ja tutaj, w tą stronę podkręcam na kółku, bo trzeba wyżej troszkę. Jak jest? Źle. Jeszcze wyżej? Jeszcze troszkę. Zatrzymaj się. No i co? Jest ok. Jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz. No. Wydaje mi się, że jest ok. Zobacz sobie. Dobra, idę. Trzymaj tego pilota.
Dobra, w tą stronę jest ok. W tą stronę jest ideolo. No i tyle. Tutaj jeszcze wezmę podłoże tego klina mojego. Teraz tak, ręczny. Klin mały. Nie ma już go gdzie. Ok. No i teraz nóżki. Skręcamy. Jedna. Druga. Druga. Jedna, druga. Trzecia. I czwarta. Dobra, i mamy całą poprzyczepę wypoziomowaną. Dobra, rodzinne podłączanie prądu. Te gniazdka są normalne. Dobra, rozwincie cały. O Jezus. No, albo nie podłączone. Bez prądu będziemy żyć. Teraz to już nie podłączam. Dobra, idzie się. Ja bym nie zaryzykowała bez prądu. To jest dziecinnie proste po prostu. Dziecinnie. I przyczepa jest praktycznie ustawiona, podłączona. No resztę za chwilę. A może weźmiesz się do pracy, a nie będziesz tylko filmować, jak inni robią. Ktoś musi filmować. No pokaż, jak to się rozkłada. Tak się rozkłada. A nie musisz mi pomagać. Ale tyle się robi i cała szafka stoi. Dobra, dawaj ją pod ten, pod ścianę. Odwrotnie, odwrotnie. Aha, odwrotnie, dobra. Dobra, szafka raz. Idziemy po krzesełka. Co? Dobra, stolik. O 8. Ale woda jaka... A nie, a może ja pofilmuję, a ty porozkładasz? Nie ma sensu. Nie, to nie ma sensu. Taki to troszeczkę nieogarnięty jesteś. No, to się tak składa na przemian. O, dobra, się skręcamy. Nogi. Jedno, drugo. Weź tu jeszcze trzecią. Trzecia. Czwarta w sumie. Czwarta. Historyk jest rozłożony. Dobra, weź tam złap, przeniesiemy. No złap tam, nie? Dobra, stolik stoi. Krzesełka, stoliczki, wszystkie rozłożone. Dużo czasu to nie zajmuje, chwila. Że nowi przyjeżdżają. Teraz trochę uzupełnienia wody. Jak wiadomo, woda jest potrzebna. Ja mam taką piękną konewkę. Jak nie jest za daleko, to sobie uzupełniam taką konóweczką. Dobra, tutaj wchodzi chyba do tej konewki. Wchodzi 10 litrów. Mam też taki baniak 20-litrowy, ale to jak gdzieś woda jest dalej, żeby nie latać pójść od razu. I... O, i u mnie jest coś takiego, że mam taki zrobiony oddzielny wlew. Tam jest zbiornik 50 litrów. Zrobiłem sobie tylko cywęża, kawałka gumy i sobie wlewam. 10 litrów konewka, 5 razy i będzie full. No i tak wygląda u mnie uzupełnienie wody. 5 kursów zrobiłem. To tu jeszcze jest coś takiego, że nie musimy się tam martwić o to, że nam gdzieś ta woda
się przeleje, czy wyleje do przyczepy. Tu po prostu jak za dużo nalejemy, to tu jest taki przelew, który tam wycieka po prostu przelewem. I tyle. Wyleciało co miało wylecieć. Teraz mam pełny zbiór. Zakręcamy. Kurde, jakie brudne. Zamykamy. I możemy sprawdzić. No i sprawdzamy na wskaźniku. Full. Kolejny dzień. W deszczu. Czasi jacyś przyjechali. Ludzie zaczynają dojeżdżać. Dzisiaj będzie pogoda deszczowa.